Dzień doberek, dzień doberek. Vlogmas, dzień 22. Święta, święta coraz bliżej. A ja dzisiaj troszeczkę w innym tutaj miejscu, bo nie wiem jak wy, ale jak ja widzę palący się ogień, to mi jest zaraz lepiej, a mam ochotę sobie zrobić dzisiaj relaks i to z wami relaks. Ale rozpoczniemy jak zwykle od kalendarzy. A za chwilę wam powiem, co my tu będziemy dzisiaj robić. Zaczynamy. Oczywiście zaczęłam od kubka kawy. Zapaliłam sobie też moją choineczkę, żeby mi było miło i przyjemnie. I otwieram kalendarz. Dzisiaj nie będę opuszczała kamery, bo jest już tak ustawiona, żebym wolała jej nie ruszać, a będziemy otwierać okienko 22. I nawet mi się udało bez narzędzi. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest jakieś przeznaczenie, czy to jest po prostu, nie wiem, jakaś siła sugestii. Ja tu sobie chcę robić dzisiaj z wami relaks, a ja mam w kalendarzu maseczkę. Popatrzcie, maseczkę do twarzy. Maseczka jest w płachcie. Zobaczymy, czy tutaj coś pisze o niej. Ale to jest maseczka do twarzy. Co by w niej nie było, to nie zawaham się dzisiaj jej użyć. Słuchajcie, co by w niej nie było, to tym bardziej, że mam tutaj już wszystko uszykowane i mam plan na takie intensywne oczyszczenie swojej twarzy, ale to o tym potem. Teraz otwieramy drugi kalendarz, ale to jak z nieba, słuchajcie, jak z nieba. Otwieramy drugi kalendarz, numer 22. O, ho, ho. Pod numerem 22 chyba mamy następny jakiś łańcuszek. Nie chcę ze mną współpracować. Słuchajcie, ja mam dzisiaj włosy takie, bo są świeżo umyte. No i to już jest początek mojej tutaj takiej... Ładne! Tylko się trochę poplątało, muszę to rozplątać. Powiem wam tylko, że splątane o poroże, a wy się domyślcie co. No, popatrzcie. To jest naszyjnik z takim tutaj jelonkiem. O. Bardzo ciekawy, bo tutaj ta głowa jelonka jest zahaczona o różki. Fajne, bardzo ładne. Dobrze. To mamy to. I teraz wam powiem tak. Wiecie, że ja starałam się wiele rzeczy sobie zrobić wcześniej, więc tak, de facto zostały mi rzeczy do przygotowania do jedzenia, takie, które muszą być przygotowane już bardzo, bardzo na świeżo. To znaczy sałatki, jakieś mięsa popiec, kapustę z grzybami zrobię, zupę rybną. Zupę rybną, kapustę z grzybami, takie te rzeczy na Wigilię, to sobie z mamunią zrobimy dzień przed Wigilią, czyli w piątek. Sałatkę sobie pewnie zrobię w sobotę rano. I jeszcze mi zostało do upieczenia ciasto dla mojego męża. To będzie taki też makowiec bez mąki, bez cukru. Oczywiście zobaczycie, jak go będę robiła, ale chcę jeszcze jeden dzień, chociaż to jest ciasto, które może postać dłużej i jak najbardziej nic się nie stanie, ale no nie chcę go piec z aż takim wyprzedzeniem, więc prawdopodobnie upiekę go jutro i zobaczycie wtedy przepis, bo oczywiście zrobię to z wami. A dzisiaj, słuchajcie, tak. Porobiłam duże zakupy, pozałatwiałam całe mnóstwo spraw i byłam bardzo zadowolona, bo tak w miarę mi wszystko pyknęło.
obiadek, potem zabrałam się jeszcze za porządki i stwierdziłam, koniec na dzisiaj. Teraz Bonia robi sobie relaks. I kochani, tak, najpierw sobie umyłam głowę. Teraz założę przepaskę, bo będę robiła oczyszczanie sobie twarzy i będę Wam pokazywała, czego ja używam do oczyszczania twarzy. O! Jak mnie ktoś ogląda dłużej, to już może się domyślać, bo to są sprzęty. Na razie jeszcze okulary założę, no bo nie widzę Was, ale potem to i okulary będę... Taką mam kokardę. O! Jak myszka Miki. Ale nie. Zanim to jeszcze, to muszę koniecznie pokazać Wam coś. Bo byłam dzisiaj w skrzynce. Byłam dzisiaj w skrzynce mojej pocztowej. A w skrzynce było życzenia dla mnie. I życzenia dostałam taką piękną karteczkę. I to jest karteczka od Grażynki. Grażynka, bardzo Ci dziękuję, kochanie, za karteczkę. Grażynka jest z Gliwic. Grażynoś, Ty jesteś moją wierną fanką od samego początku, można powiedzieć od pierwszych moich filmów. I tym bardziej jest mi bardzo miło, że dostałam od Ciebie karteczkę. No jesteś kochana, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. I kochani, dostałam jeszcze jedną karteczkę. Zarówno Grażynka, jak i Hania, bo karteczka jest od Hani, mają piękne pismo. Nie mogłam się napatrzeć, takie wykaligrafowane, piękne. I zobaczcie, jaką piękną tu dostałam pocztówkę. No ja po prostu, słuchajcie, mam ochotę usiąść i to namalować. Piękny zimowy krajobraz. I nie wiem, czy nie będzie on inspiracją do mojego, teraz tak wpadłam na to, czy nie będzie on inspiracją do mojego następnego zimowego obrazu, bo bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ten widoczek. A obrazek z moimi gilami pojechał dzisiaj. Anetko, pojechał już do Ciebie kurierem, więc spodziewaj się jutro dostawy, bo mi Pani powiedziała, że jest duża szansa, że Ty jutro dostaniesz, kochana, tą przesyłkę. To znaczy jutro. Jak oglądasz ten film, to jest dla Ciebie dzisiaj. Więc Ty się oglądaj za kurierem. A może już dostałaś? Daj znać w razie czego, będę się cieszyła, jak dasz mi znać. I słuchajcie, dostałam też... dostałam list. Nazwisko nic mi tutaj nie mówi z tyłu. Absolutnie nic. Otwieram, a w środku przepiękny voucher. Przepiękny voucher. I słuchajcie, to nie spodziewałam się tego w ogóle, bo my w rodzinie nie robimy sobie żadnych prezentów. Tylko małym dzieciaczkom robimy prezenty. A tu po prostu aż mi serduszko stanęło, bo dostałam voucher od moich dzieci. Od Marzenki, od Macieja. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję, ale umawialiśmy się, że prezenty będą tylko dla małych dzieci, a nie dla babci. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, a propos dzisiejszego odcinka, to będzie relaks, który sobie zafunduję na pewno w styczniu. Okej. I teraz tak. Karteczki mamy obgadane. Sprawiły mi tyle radości, że głowa mała. No bardzo się cieszyłam, jak dziecko. Słuchajcie, jak dziecko. I teraz tak.
zrobię sobie oczyszczanie twarzy. To oczyszczanie twarzy zrobię sobie po to, żebym sobie mogła nałożyć tą maseczkę. Ale ja dzisiaj zrobię sobie taki full wypas, po prostu relaks, będę po prostu leżeć i pachnieć. Jak to mówią, leżeć i pachnieć. Więc tak, znowu mówię więc, mam tu urządzenie, które się nazywa Lumispa. I to jest urządzenie do głębokiego oczyszczania twarzy. Słuchajcie, tutaj w przeciwnych kierunkach będą się kręciły takie dwie głowiczki silikonowe. To jest silikon medyczny, także żadnych zarazków, nic tutaj się nie przenosi. I teraz, moi drodzy, a jednak sobie wszystkiego nie przyniosłam. O, jestem. Bo musiałam sobie przynieść tonik, taki dedykowany do tego, bo muszę sobie zmoczyć buzię. Zmoczę sobie trochę buzię. I teraz mam tutaj żel. I to jest żel dedykowany do cery normalnej. Więc ja nie mam ani za bardzo tłustej, ani za bardzo suchej, taką w sam raz. I teraz kładę sobie tutaj, popatrzcie, tutaj sobie nałożyłam trochę tego żelu i go teraz rozprowadzę po buzi. Tu, 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 wszędzie. Tu sobie teraz włączam i zaczynają się te głowiczki kręcić. O, i ja sobie oczyszczam twarz. Te głowiczki się kręcą. Ten żel głęboko wnika, to znaczy przenika do skóry i dokładnie w te wszystkie pory wnika i te silikonowe takie te płatki wymywają te zanieczyszczenia z twarzy. Ja sobie twarz dzielę na cztery części. O. I po 30 sekundach urządzenie daje mi znać, żeby przejść na drugą część twarzy. Więc sobie przechodzę i znowu oczyszczam. Po całym dniu biegania i wszystkiego. To jest bardzo fajny masaż dla twarzy, bo raz, że oczyszcza, a dwa, że masuje, więc o, i na czoło teraz. O. Uciekłam wam z kadru, a wy mi nic nie mówicie. I tu sobie właśnie rozmasowuję te zmarszczki i teraz tutaj jeszcze linię żuchwy. Tym sobie człowiek nie zrobi krzywdy, bo jakbym przydusiła za mocno, to urządzenie się zatrzymuje, także nie ma szans sobie tu zrobić krzywdy. Słuchajcie, to nie jest film sponsorowany, ja po prostu używam tych urządzeń już bardzo długo, jestem zadowolona i zobaczcie, ile tutaj zanieczyszczeń, mimo że ja miałam niby twarz umytą i czystą, ile tu zanieczyszczeń jest. To wystarczy teraz odpłukać pod wodą i można używać dalej, mało tego, może używać następny członek rodziny, bo ten silikon pokryty tym jonami srebra nie przenosi zarazków. Ja mam tutaj teraz mokry ręczniczek, ścieram sobie nadmiar żelu i resztę tych zanieczyszczeń. Taki fajny, chłodny ręczniczek na twarz.
Fajnie. Ja po prostu tak, potrzebowałam tego dzisiaj. Czułam, że tego potrzebuję, żeby sobie zrobić takie popołudniowe spa. Potem już tylko pod prysznic i będzie sprawa załatwiona. Zaraz przygotuję się do następnego zabiegu. Muszę tylko znowu coś przynieść. I teraz popatrzcie. Tutaj tą głowicę można zdjąć. O, bez problemu. I ja mam tutaj do tego LumiSpa taką końcóweczkę. I zobaczcie, tu jest takie też z tego silikonu, taki jakby kwiatuszek. I to jest końcówka do masażu oczu. Jak mnie znacie i widzicie, oglądacie codziennie, wiecie, że ja mam problem z opadającymi powiekami i jakoś niewiele na to można poradzić, ale od czasu do czasu robię sobie taki... taki masaż wokół oka i będę wprowadzała bardzo odżywczy krem wokół oczu. Ja mam już tutaj tego kremu troszeczkę tylko, bo używam i już mi się kończy. Ale zobaczcie, nałożyłam sobie tutaj tego kremu tyle. Rozprowadzę sobie tutaj wokół oczu. Tu. I tu. Włączę urządzenie i będę sobie masowała i odprowadzała może trochę też tą limfę, wprowadzała ten krem wokół oka, kurze łapki troszkę można sobie rozmasować. Ten kwiatuszek tak delikatnie wokół oka, jak takie skrzydełko motylka, także ta delikatna skóra wokół oka w ogóle nie jest narażona. Nie jest narażona na właśnie jakieś tam podrażnienia. O. Co 30 sekund urządzenie daje znać, bo można sobie na przykład masować górną powiekę, po 30 sekundach dolną powiekę i po następnych 30 sekundach następne oko. To jest bardzo przyjemny masaż. Ja sobie muszę tutaj chyba wprowadzić taką rutynę, że rano sobie taki masaż będę robiła, bo ja szczególnie po przebudzeniu, słuchajcie, po przebudzeniu mam takie spuchnięte te oczy, a ta moja opadająca powieka jeszcze bardziej opada wtedy, więc rzadko Wam się nagrywam bardzo wcześnie rano, bo po prostu wyglądam jak taki mopsik. Smutny. No ale co zrobić? O. I następna część można masować. No i okolice oka będę miała już wymasowaną i odżywioną. Jak pamiętacie, miałam też w kalendarzu takie płatki. Takie płatki żelowe pod oczy, ale to sobie zostawię tak bliżej jeszcze świąt, sobie zrobię, żeby się poczuć tak jakby luksusowo. No i teraz ten kwiatuszek wystarczy opłukać. Tu się ładnie wszystko elegancko wokół oka wchłonęło, także wszystko jest jak najbardziej ok. I teraz na tak oczyszczoną twarz wprowadzę sobie takie bardzo odżywcze serum. To jest takie serum z, nie wiem, tam są chyba dwa rodzaje kwasów hialuronowych. I to serum będę, słuchajcie, wprowadzała takimi mini mikroprądami. Zaraz Wam pokażę, bo mi się ładuje to urządzenie.
i mam nadzieję, że się zdążyło załadować. To jest, kochani, Boost. Boost jest z tej samej firmy co Lumispa. Boost to taka jakby taka ergonomiczna łyżeczka. Taka fajna do ręki, nie ciężka, bez kabla. Tutaj ma zabezpieczenie silikonem, żeby się z tą głowicą tutaj nic nie stało. I teraz, kochani, tak. Nakładam sobie tutaj ze dwie pompeczki żelu na tą łyżeczkę. Rozprowadzam, ale tylko na połowę twarzy. Dlaczego? Dlatego, że to urządzenie bardzo szybko wprowadzi mi ten żel w głębokie warstwy skóry. I zobaczcie, przesuwam tutaj tylko palcem. O, słyszeliście? No i teraz dotykam do buzi i zaczynam masować. I w tej chwili mikroprądy wprowadzają mi tutaj ten żel w głębokie warstwy skóry. To jest bardzo taki bogaty w witaminy i w kwasy hialuronowe i wszelkiego rodzaju dobrodziejstwa dla naszej skóry takie serum. Urządzenie tak cichutko tylko mruczy, tak, słuchajcie, nie wiem, czy słyszycie, tylko tyle, że daje znać, że pracuje, ale nie odczuwa się tutaj żadnego szczypania, żadnych prądów, nic. To jest po prostu takie dogłębne wprowadzanie, takie są mikroprądy, ale absolutnie nie czuję się na twarzy żadnego dyskomfortu. Wręcz przeciwnie, ta łyżeczka fajnie się przesuwa po twarzy i tak, o, o. I w tej chwili urządzenie dało znać, że program na tą część twarzy się skończył. Nakładam następne dwie pompki, rozprowadzam po drugiej części twarzy. Przesuwam i urządzenie znowu zaczyna pracować i tu mi wprowadza to wszystko. O. Dajcie znać, czy sobie też tak pozwalacie, żeby po prostu nie zwariować przed tymi świętami i trochę czasu poświęcić dla siebie i żeby się lepiej poczuć. O. Widzicie, takim przyciągłym tym daje znać, że jest koniec. Tutaj teraz wystarczy tylko przetrzeć tą głowiczkę, założyć z powrotem osłonkę, bo można to sobie nosić, nie wiem, jak ktoś tam na wyjazd, wrzucić do kosmetyczki, bo to jedno ładowanie starczy na bardzo, bardzo, bardzo długo. Więc tak, mamy twarz oczyszczoną. Mamy wprowadzone jakieś fajne serum. Twarz jest teraz taka, powiem Wam, w dotyku, to jakby to powiedzieć, taka satynowa. O, taka nawilżona, satynowa. Ja sobie tutaj jeszcze chwilę posiedzę i powiem Wam tylko, że dzisiaj też sobie zakupiłam. Ja nie jestem z tych, które mają pełne szafy kosmetyków, wszelkiej maści, ale dzisiaj kupiłam sobie, właściwie to nie dzisiaj, no dzisiaj do mnie to przyszło, ale kupiłam sobie przez internet,
bo kupowałam sobie taki specjalistyczny szampon dla siebie i żeby za przesyłkę nie płacić, to dokupiłam sobie takie serum różane, witaminowe 3 w jednym. I też się stosuje to na oczyszczoną skórę twarzy, szyi, dekoltu. Można to stosować pod krem, albo pod makijaż, albo w ogóle jako maseczkę. I ja sobie będę to tutaj naprzemiennie z tym robiła. To jest taka żelowa konsystencja. Powiem Wam, że ja jeszcze tego nie używałam, ale no pachnie różami, a ja uwielbiam róże. Zapach róż też. Bardzo fajna, taka delikatna formuła. O, to jest żel, więc on taki jest ładnie rozprowadzający się. Nieładnie pachnący. Ja sobie na pewno już Was dzisiaj maseczką tą w płachcie nie będę straszyć, ale ja sobie ją dzisiaj jeszcze na pewno przy montażu filmu założę na twarz i sobie ją jeszcze przed spaniem zaaplikuję. No i na koniec kupiłam sobie, bo miałam kiedyś z Biedronki taki krem. On był bardzo taki liftingujący. Ja pierwszy moment po nałożeniu tego kremu czułam twarz taką ściągniętą. No ale to dobrze, bo umówmy się, u mnie jest co ściągać. A teraz sobie kupiłam też w Biedronce, piszę krem 5 w jednym. Nie wiem zaraz, co tutaj jest te 5 w jednym, ale 88% składników pochodzenia naturalnego. Zawiera filtr, witaminę E. 24 godziny nawilżenia bez uczucia lepkości. Regeneruje, redukuje zmarszczki, niweluje pierwsze oznaki starzenia. I bardziej jędrna skóra jest w nim. I to jest taki krem. Ja go już dzisiaj raz miałam na sobie rano i chyba się polubimy, więc tak. To jest moja pielęgnacja. Mam jeszcze jedno urządzenie, które Wam może kiedyś pokażę, bo to urządzenie to już jest taki wyższy level, jeżeli chodzi o kuracje takie przeciwzmarszczkowe, które najczęściej robi się w salonach kosmetycznych, a ja sobie robię w domu, bo takie urządzenie posiadam. Ale to nie dzisiaj. I tym urządzeniem to już są w ogóle takie mocniejsze prądy. I tu, tam to już się wprowadza. Jedną kapsułkę się jakby się tak wciska w ten, w skórę. Bo prądy, wiecie, cząsteczki ujemne ma ten żel. I to urządzenie wysyła cząsteczki ujemne i one się odpychają, więc są wpychane w naszą skórę. Tam wiążą wszystkie zanieczyszczenia i następny zabieg, następny program na tym samym urządzeniu będzie miał już ten program dodatni i żel będzie też dodatni i ten żel to już będzie takie nasze to co chcemy, żeby było wprowadzone w głębokie warstwy skóry, a z kolei ten pierwszy żel, który był wtłoczony jako minus, będzie się przyciągał do tego i będzie wyciągany, więc to już jest w ogóle technologia prawie kosmiczna, ale skuteczna. Więc tak, kochani, ja sobie zrobiłam, a co? Zrobiłam sobie tutaj oczyszczanie twarzy, masaż wokół oka, zrobiłam sobie wprowadzenie serum boostem i o ile takie serum jak to, owszem, można sobie zaaplikować, no i na pewno jakoś tam działa, o tyle to serum wprowadzane boostem
jest wprowadzony bardzo głębokie warstwy skóry, więc jest jakby tak powiedzieć dogłębniej wprowadzane, nie tylko w tę pierwszą, drugą warstwę skóry, tylko aż tam chyba do szóstej. Więc takie urządzenie mam i używam. Nic, kochani, ja po prostu w tej chwili dopijam kawę, zrobię sobie tutaj za chwilę taki relaks jeszcze, wyciągnę się, nałożę tą maseczkę, tą w płachcie, tą, która była dzisiaj w kalendarzu. Na końcu to wszystko sobie jeszcze w twarz wklepię, co jeszcze się nie wchłonie, nałożę sobie ten krem przeciwzmarszczkowy i relaks i spokój. I słuchajcie, nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować z tym sprzątaniem, bieganiem, pieczeniem, gotowaniem, bo podoba mi się takie zdanie, czytałam, to idą święta, nie sanepid. Słuchajcie, idą święta, nie sanepid, więc spokojnie damy radę, a nawet jak czegoś nie zrobimy, to kto nas z tego rozliczy? No nikt, po prostu nie będzie i tyle. Nic, kochani, taki dzisiaj vlog, ale w związku z tym, że biegania jest ze ścierą przez cały dzień i z zakupami, co wcale nie jest interesujące, żeby Wam pokazywać, więc pokazałam Wam, jak po tej całej bieganinie zrobiłam sobie małe, krótkie chociaż, ale spa i zrobiłam sobie głębokie oczyszczanie twarzy i nałożenie serum i dalszy ciąg będzie za chwilę. Ale z Wami się już, kochani, żegnam na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia i do jutra. Pa, pa! Maseczka już zarzucona, a jeszcze jutro idę zrobić świeże pazurki. Tak, kobieta też musi coś dla siebie zrobić. Także dziewczyny, nie dajcie się zwariować przed świąteczną robotą. Nie dajcie.